Narciarskie Mistrzostwa Świata odbyły się w Zakopanem trzykrotnie. Dwa razy przed wojną, w 1929 i 1939 roku. Potem stolica Tatr gościła najlepszych narciarzy świata w roku 1962. Przebudowano średnią i wielką Krokiew, ale problemów było co niemiara. Przede wszystkim z nadmiarem śniegu. Ze wszystkim jednak jakoś się uporało. No i zainteresowanie FIS-em, jak popularnie nazywano Mistrzostwa Świata, było olbrzymie. Konkursy skoków oglądało po 110 tysięcy widzów. Po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata odbyły się dwa konkursy skoków. Na średniej i dużej skoczni. Na średniej Krokwi wspaniale fruwał mistrz ze Szczyrku, Antoni Łaciak, wychowanek swego słynnego wuja i imiennika Wieczorka. Łaciak zajął drugie miejsce na średniej Krokwi, powtarzając wyczyn Stanisława Marusarza sprzed 24 lat. Pokonał go tylko Norweg Engan. Łaciak zaś w pobitym polu pozostawił słynnego Niemca Helmuta Recknagla. Recknagle zrewanżował się rywalom na wielkiej Krokwi. Łaciak w tym drugim konkursie był szósty.